Witajcie, jestem Rafał. Dalszy ciąg rozgrywki Diablo 4. Mamy ten jeden punkcik. Trafienia krytyczne, coś tam. Trafienie krytyczne. No tak, z tymi trafieniami krytycznymi to tak. A tu? Ciąg kości. No, będzie trochę inna, dobra. A tu? Dobra. Tutaj trzeba będzie jeszcze walnąć, żeby zwiększone obrażenia były kości i tak dalej. I to. Dobra. Dobra, refundować i będziemy. Już mamy 200 tysięcy, dobrze. Mamy coś jeszcze tutaj pójść dalej, czy coś? Nie wiem, nie? Trafię. Nie wiem, gdzie. Dobra. Mamy ten pierwszy akt zrobiony. Mamy jeszcze trochę tych aktów, więc trochę tej mapy też mamy jednak odblokowane już. Tutaj jeszcze jest część, której nie odblokowaliśmy. Dobra, akt pierwszy odblokował na pewno misję dodatkową. Jesteśmy gdzie? Przybliżę połączenie sobie wyrównanie. Kurde, wygracza, dobra, gdzie to jest? A tu jest ten gracz. Czyli dokładnie, tepiemy się na miasto. I sprawdzamy na tym, czy coś mi się nie spotkało. Nie, w tym mieście nic nie mamy. Ja właściwie to jest tak blisko, żebyśmy poszli się. Ale dobra, znaczy ten tutaj nie. W tym mieście tak. No sprawdźmy. Na przykład tutaj. W tym mieście nic nie mamy. Dobra, ja się tutaj sobie puszczamy. Ty do handlarza. Oj, tu jest tu coś. Nie się nie sprawdzi. Oj, kurde. Dawaj. Wiem, że chciałaś tak. Dobra, sprzedajmy to. Dobra cena. Wszystko w porządku. Uważaj tam na stepach. Dobra. Nie mogę tego tutaj zrobić. No to i tak jakby coś, to by się pojawiło za chwilkę, albo... O, blisko, a to nie da się nic. Dobra, lecimy teraz do następnego. Tutaj byliśmy, tutaj. Każde miasto w określonym momencie odblokowuje dodatkowe misje poboczne. Na pewno ono będzie jakoś oznaczone na mapie, jak tylko będzie możliwość, nie? Tutaj nie mamy. Też mamy. Przybyłeś tu pieszo? Pomożę się za nasze stopy, bo ta pielgrzymka nie... Światłość okay, nad tobą. No. Następny mamy. Sprawdzamy ten teren, na koniec. Tu jeszcze. Ja mam pobocznych sporo, ale może teraz jakoś damy radę, ale no, proponuję się odpuścić sobie ten już na tym czasie. W tym momencie, ale widzicie, już mamy odblokowane następną poboczną misję. Siekierki, a konkretniej siekierki Drwala, człowieka, który prześladował i zabijał podróżnych w tej okolicy. Plotka głosi, że zniknął niedawno i zostawił swoją broń. Kapłan, który mnie zatrudnił, nie powiedział mi nic więcej. W tym tempie zamarznę, zanim znajdę tę przeklętą broń. Jeśli pomożesz mi ją znaleźć, podzielę się nagrodą. Sprawdź lasy wokół miasta, a ja zostanę tu, gdzie jest bezpiecznie. No, cwaniara. Tak chcesz pomóc? Nie ja, tylko Perrin. Jest jakiegoś rodzaju kapłanem, ale czego chce, nie wiem. Wykonywałam dla niego zlecenia w przeszłości. Zawsze chodziło o dziwne przedmioty z historią. Dobrze za nie płaci. Tak, no, że ja chcę miliony, a nie o co to jest? A, tutaj jest, dobra.
To jest bardzo dziwne. Wszystko. No to idziemy tutaj. Jesteśmy daleko, więc zrobimy tą misję. To druga godzinka. Zegareczek mój kochany. O 19. Dobra. A tutaj już zapomniałem przecież. No. Ale człowiek się nie ma zwyczajnie. No, on też ma zombiaki, to że ja z Golumem wchodzę, a on kurde chodzi z tym, oni też robią misję. Dobra. Jakieś jeszcze hardcast. Skradziony, skradziony domek, wyciągnąłem ten skradziony, skradziony domek, bo domki są jednak różne takie, nie? Sprawdzimy co tam, tam domek, kurde, zaraz atakować, czy coś tam, stworki wytępić, czy jakieś... To mi to jest, nie? O, jak nie jest, dobra. Dobra, ten... Proszę!
deskę. Słabo. Ale ukończyliśmy stworzony domek. Myślałem, że to może któryś z tych misji, nie? Czekajcie, a w ogóle... Nie, mamy tutaj. Chyba teraz sprawdzimy to, no. Gdzież on jest? Potrzebuję więcej czasu. Ukończone, mamy wszystko i zrobisko. No dobra, ale nie chcemy tutaj ocenić. Thank you.
osiągnięcia. No i koleś się pomógł, to chodzi. Ale mają te osiągnięcia, to jest właśnie wielki plus. Mają wirka, widzieliście jak fajnie wirek działał? O, klepną się. Też się kopniemy do tej misji. Potwierdzam. No wolę się trzepnie, to coś tam. No po to jest są. Musiało być ponure miejsce, sądząc po tym, ile krwi jest na siekierze. Przyznaję, że opuszczam te tereny bez żalu. Nie mogę pozbyć się uczucia, że jestem obserwowana. Teraz wystarczy zanieść to do Menestadu i odebrać nagrodę. Dziękuję za pomoc. Dobra. 10 tysięcy, tak? Coś dobrze widziałem? Dobrze. No to, to i to, i żółty. Reszta idzie na sprzedaż. Albo przerąbanie. Wszystko, pandemia, ciach, mamy za co na siebie. Równy serio, tylko te złote. Pamiętania tam. Mhm. Znaczy tak, gdzie masz? To co będzie? No dobra, ale... No dobrze, tutaj nie ma żadnego. Kopiemy się teraz do najbliższego następnego miasta, czyli tutaj. Później do Kotswora, nie? Będziemy chcieli zrobić jakieś rzeczy, żeby się udał mi kurde teraz. No nie wiem, teraz nie mam szansę jakąś taką trochę większą niż poprzednio. O, jest misja, ale jak mówiłem, musicie chodzić po całej miastach i chodzić, próbować, nie? Szalona kobieta z siekierą zmasakrowała moich rycerzy, jakby byli dziećmi. Jej twarz była pełna bólu, jakby nie mogła się powstrzymać. Siekiera zdawała się żywić krwią. Ktoś musi odebrać jej tę przeklętą siekierę. Straż miejska nie ma szans. No i co? Nie wiem, może... Ej. Służyli zarówno jako obrońcy, jak i obserwatorzy, którym zawierzyłem moje dzieło. No. No dobra. No dobra, to idziemy do tej piwnicy. Chcecie? Dobra, robimy to. Dobra. Ty! Każdy! Tylko nie ty! Cofnij się! Dlaczego? Błagała o litość, a teraz je ludzkie mięso. Jestem jeszcze gotowy. Potrzebuję twojej pomocy, ale nie mamy wiele czasu. Musimy przegnać demona z ostrza, zanim będzie można je zniszczyć. Spotkajmy się na turniach złych wichrów. Mam tam pracownię, która została wzniesiona na poświęconej ziemi. Nie ma bezpieczniejszego miejsca na inkantację. Naprawdę? Ja wiem, że jest sporo.
Dobra, niby za to dostałem też 10 tysięcy. No to podsłuchaj. Siekiera Drwala. Wiedziałem, że jest niebezpieczna, ale nigdy bym nie zgadł, że opętał ją demon. Niewiele wiadomo na temat tego rodzaju świętokradczych artefaktów. Muszę udać się do pracowni, by zebrać myśli. Na imię mi Perrin i jestem mistrzem wiedzy zakazanej oraz skrybą w Kościele Światłości. Wyznaczono mi zadanie badania wszystkich działań wielkiego nieprzyjaciela. Dobra. Magdalena pracowała dla mnie przez wiele lat. To straszne, co się jej przydarzyło. Jeżeli taki artefakt znaleziono w nowisku, miasto trzeba spalić. Zgliszcza zrównać z ziemią, a ją samą posolić, by nic już tam nie wyrosło. Kto wie, jakie jeszcze ohydstwa stamtąd wypełzły. No to nieźle. Dobra. Tak musimy jedno rzecz zrobić. Zanim dotarłam do miasta, widziałam oczy w ciemności. Płonące, no dobra, muszę sprzedać oczy. Nigdy nie byłam tak przerażona. To całkiem dobra okazja. To szafirę będziemy robić, ale jak będziemy to mogli. Mapa i mamy tutaj znowu jest tam misja, nie? Proszę nic tu, żebyśmy poszli. Bo jest daleko, nie tak? Kurde, znowu daleka wędrówka. Oczekajcie, zobaczyliśmy za darmo wyjdzie. Pięć, no lecz się zabrać, nie? Handel był, a czy tu jeszcze jest niekiedyś nie handlu. Czy to co pan chce? Uważaj na siebie. To jest broń. No, ja bym pomęczowo dostał, to był. To jest odkup, a to jest odkup, mogę to nie. Niech ojciec tam błogosławi. Czego ci trzeba? Dobra, to czekałem wcześniej, ale... Dobra, zróbmy jeszcze tą misję ostatnią. Może się uda. I zakończymy na dziś. Jak ktoś tu jest? Ma wir, to jest naprawdę plus, jeśli ktoś ma ten wir, jednak kurde to... Dobry ekwipunek i można naprawdę porządnie tak zrobić. Tak, to jest tak,
Jak koniecznie, kufu. Aj, za szybko. Kurde, no. Wiem. Ma się uda, ale nie wiem, czy się uda. A teraz to ja tak... Wiem. Aj, się uda, mnie to zabijali. Potrzebuję więcej czasu. Ale dobra, trudno się nie daje. Czasami się tak wychodzi. Jak zapatrzy się, czy coś tutaj. Dobra. Nie, jakoś tam dostałem, a widzę pan jakiś jest, nie? Jakieś tam delikatne. Dobra, tam nie wkurza. Nie osiągnąłem, bo nie udało mi się tego, ale trudno się nie. Maria, no. Ile można umierać tam? Oj, ludzie. Chyba muszę przerwę zrobić. Jednak płotu jest. Ale to na płotu jest. Ci się
Ruszajmy szybko, zanim przyciągniemy niepożądaną uwagę. No dobra, na to działam. Dawajcie, dawajcie. W gabinecie pozwolono mi prowadzić badania okultystyczne. Jeśli uwolnimy demona nawiedzającego ostrze, może uda nam się go zniszczyć. Weź ze stołu siekierę drwala. Dobra, zakończymy tutaj i za chwilę zaczniemy dalszy odcinek, bo już nie ma co przedłużać. Hejo!